Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie widz w komentarzu, jak powiedzieć, a co robię, jeżeli jesteśmy, powiedzmy, oburzeni. Czyli na przykład mama mówi dziecku jedz, bo uważa, że nie je, a dziecko mówi, a co robię, tak? Czyli w jakiejkolwiek innej sytuacji ktoś komuś mówi, czytaj, tak, bo miał czytać. No i ta osoba oburzona mówi, a co robię? Więc uwaga, no my tak mówimy, więc w tłumaczeniu dosłownym to brzmiałoby and what am I doing, tak? No bo w tym momencie, czyli czas present continuous. No problem polega na tym, że można tak powiedzieć, ale to jest nienaturalne. Oni po prostu tak nie mówią. Oni powiedzą what do you think I'm doing? A co uważasz, że robię? Okej, przenosimy się przed ekran. No dobrze, moi drodzy, czyli jeszcze raz mama mówi jedz do dziecka, a dziecko oburzone, a co robią, przecież jem. No i teraz właśnie wersja angielska, czyli mama mówi eat, jedz. No i nie zadajemy tej polskiej wersji, czyli and what am I doing. Pięknie, inwersja, wszystko jest. Czyli to jest gramatyczne, ale nienaturalne. Więc po angielsku zapytamy what do you think I'm doing? Co uważasz, ja robię? Ewentualnie tak, what does it look like I'm doing, tak? Na co to wygląda? A na co to wygląda? Przecież ewidentnie to wygląda na to, że jem, tak? Taki jest podtekst. Okej, moi drodzy, to może teraz przykład od native speakera. Nie wiem, czy to będzie dobrze słychać, bo tutaj jakby się troszeczkę właśnie kłócą. Także głosy podniesione, ale w razie czego wam to też podlinkuję. Tutaj dziewczyna jakby wirtualnie rękoma otwiera, zamyka różne zakładki w internecie. Gdzieś tam w jakimś świecie wirtualnym. No i chce tą zakładkę zamknąć, a właśnie nie potrafi, nie wychodzi jej to. No i chłopak mówi do niej just close it, zamknij tą jedną zakładkę. Okay, I'm trying, próbuję. Close the tabs, zamknij zakładki. What do you think I'm doing? A co robię? Byłoby po polsku. I jeszcze raz całość. I don't want to look at that. Just close it. Okay, I'm trying. Close the tabs. What do you think I'm doing? I don't know. Dzięki. Trzymajcie się.